Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na drugim już posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego do spraw naprawy Rzeczpospolitej imienia Frycza Modrzewskiego dedykowanemu systemowi Pegasus. Na pierwszym posiedzeniu staraliśmy się przekazać Państwu informacje, czym tak naprawdę ten system jest, jak można go używać i jak to być ofiarą tego systemu, ponieważ żeby ten system mógł działać, to tak naprawdę powinny być dopełnione pewne procedury. Ktoś musi mieć potrzebę użycia tego systemu, ktoś inny musi wyrazić na to zgodę. Są bardzo poważne ograniczenia. Tak naprawdę najważniejsze pytanie, jakie się pojawia w przestrzeni publicznej, to jest takie, czy nasz system prawny w ogóle przygotowany jest do tego, żeby systemu Pegasus można było w Polsce używać. No PiS, jak widzimy, nie jest pewien, czy może przyznać się do tego, czy, że ten system ma, czy też nie, zmieniają tutaj opinię w tej sprawie. My po efektach no, jasno widzimy, że ten system jest, że był zakupiony i są osoby, wobec których tego systemu użyto. Ja zaraz oddam głos Arkadiuszowi Myrsze, który z uwagi na swoje kompetencje prawnicze jest tutaj najwłaściwszą osobą do tego, żeby przejąć prowadzenie naszego zespołu. Chciałam tylko powiedzieć, że za chwilę dołączy do nas pan senator Marcin Bosacki, który został szefem Komisji Nadzwyczajnej w Senacie i opowie nam, jakie mają plany jako ta komisja na najbliższą przyszłość. Arkadiuszu, oddaję Ci prowadzenie. Bardzo proszę o przedstawienie naszych gości. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję bardzo, Asiu, za wstęp. Szanowni Państwo, tak jak powiedziała Pani Przewodnicząca Kluzik-Rostkowska, pierwsze posiedzenie naszego zespołu dotyczące Pegasusa poświęciliśmy tej stronie technicznej i opowiedzieliśmy, jak on funkcjonuje. Natomiast uznaliśmy za zasadne, żeby się skupić na tej stronie też prawno-procesowej, dlatego też zaprosiliśmy dzisiaj czworo gości, którzy mają niezwykle bogate doświadczenie z tego typu praktykami. Pozwólcie Państwo, że przywitam najpierw nasze panie, to jest pani prokurator Małgorzata Adamajtys, była prokuratorem w prokuraturze apelacyjnej w Warszawie, ale co przede wszystkim była zastępcą prokuratora okręgowego w Warszawie, czyli największej jednostki w Polsce, która zajmowała się właśnie wnioskami o wyrażenie zgody na podjęcie czynności operacyjno-rozpoznawczych. Z uwagi na zdobyte i zgromadzone ogromne doświadczenie i wiedzę po 2015 roku została zesłana do prokuratury, jeśli dobrze pamiętam, rejonowej Warszawa-Praga-Południe. Pani prokurator jest członkiem Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia. Jest z nami także pani prokurator Ewa Wrzosek, która ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. Była szefem dwóch jednostek prokurator rejonowej Warszawa-Wola oraz Warszawa-Mokotów. Jak wiemy oczywiście doskonale z doniesień medialnych, stała się ofiarą ataku systemu Pegasus, ale jej obecność jest dzisiaj z nami także podyktowana tym, że w swojej działalności zajmuje się właśnie zgłębianiem wiedzy i tych praktyk stosowania w czynności operacyjno-rozpoznawczych. Witamy panią prokurator. Jest z nami pan sędzia Piotr Gonciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, tego jedynego sądu w Polsce, który może wydawać właśnie zgody na stosowanie przez wszelkiego rodzaju służby mundurowe czy służby specjalne wniosków o podjęcie czynności operacyjno-rozpoznawczych, więc tutaj ta wiedza i doświadczenie sądowe będzie niezwykle ważne i jak już wspomniała też pani przewodnicząca, jest z nami też na łączeniu pan Paweł Wojtunik, wieloletni funkcjonariusz policji, były członek Centralnego Biura Śledczego i wieloletni też szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jako osoba pełniąca takie funkcje, no, wielokrotnie miała do czynienia ze stosowaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych, więc mamy tutaj taki, będziemy mogli przedstawić cały ciąg technologiczny działalności tego typu działań i będziemy mogli powiedzieć o ich tej stronie i praktycznej, ale też i prawnej. Pozwólcie Państwo, że zaczniemy od pani prokurator Wrzosek, następnie skierujemy
pytania do każdego z naszych gości i w drugiej części oczywiście wszyscy członkowie biorący udział w dzisiejszym posiedzeniu będą mogli swobodnie zadawać pytania naszym gościom. Czas naszego posiedzenia jest przewidziany zgodnie z zaproszeniem do godziny 11:15. Jeżeli można, w takim razie, pani prokurator, no wszyscy jesteśmy oczywiście ciekawi, nie tylko jako członkowie zespołu, też opinia publiczna, dlaczego tak się stało, jak pani zakłada, dlaczego pani akurat stała się ofiarą takiego ataku, ale z drugiej strony, proszę powiedzieć, czy były jakie w ogóle podstawy prawne do stosowania wobec pani, czy wobec w ogóle prokuratorów tego typu działań operacyjno-rozpoznawczych, czyli włamania się na system, włamania się do telefonu komórkowego? Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie na obrady zespołu, którego mam nadzieję działania przyczynią się do rzetelnego wyjaśnienia samego problemu używania nielegalnego w mojej ocenie i nie tylko w mojej ocenie, jak pewnie niedługo się dowiemy, tego oprogramowania Maja. Czy można troszkę bliżej mikrofon? O, może teraz lepiej? Tak, tak, mam osoby zdane, tak, tak, żeby też dobrze słyszały. Chciałabym odpowiedzieć na pytanie pana posła, natomiast nie widzę żadnego faktycznego, prawnego, żadnego logicznego uzasadnienia, jeśli chodzi o użycie tego rodzaju narzędzia do tak permanentnej inwigilacji, tak ofensywnego narzędzia, jeśli chodzi o moją osobę. Nie jest prowadzone wobec mnie żadne postępowanie, nie popełniłam żadnego przestępstwa ani innego czynu zabronionego. Więc racjonalizując tą sytuację, a więc sam fakt użycia tego narzędzia wobec mnie, mogę go powiązać wyłącznie z moją działalnością, z jednej strony zawodową jako prokuratora, z drugiej strony z aktywnością w Stowarzyszeniu Niezależnych Prokuratorów Lex Super Omnia. Oczywiście ani jedna aktywność, ani druga w żaden sposób nie może stanowić do zastosowania tego rodzaju środka wobec czynnego prokuratora. Jeśli chodzi o sam aspekt funkcjonowania tego oprogramowania na przestrzeni ostatniego miesiąca, półtora miesiąca, mam wrażenie, że każdy z nas uzyskał już tą wiedzę i tą świadomość, jak bardzo to oprogramowanie nie tyle nawet narusza, ile pozbawia nas, całkowicie pozbawia nas jakiejkolwiek prywatności, jak wystawia na niejako widok publiczny każdy, nawet najbardziej intymny aspekt naszego życia. Telefon zainfekowany tym oprogramowaniem towarzyszy nam w każdej sytuacji, przy każdym spotkaniu i jest z nami praktycznie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Żadne obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne nie dają podstawy do wykorzystania tego rodzaju narzędzia, tak drastycznie wkraczającego w zagwarantowane konstytucją prawo do prywatności, używania go nawet, jeżeli pójdziemy tutaj tokiem rozumowania osób, które próbują nadać mu pozory legalności, nawet jeśli chodzi o działania mające na celu zapobieżenie przestępczości. Ja chciałabym zwrócić uwagę na pewien aspekt tej całej sytuacji, a więc jeśli chodzi o samo nabycie i używanie oprogramowania Pegasus przez służby państwowe, przy czym tak naprawdę mamy na myśli jedną służbę, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Mam nadzieję, że wszyscy mamy świadomość i przykładamy do tego należytą wagę, w jaki sposób i jakie działania, z jaką determinacją służby państwowe podjęły w tym kierunku, aby ukryć sam fakt nabycia tego oprogramowania. Zmieniono w tym celu przepisy kodeksu karnego wykonawczego, które umożliwiły dotacje ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest prokurator generalny Zbigniew Ziobro, aby ten program, to oprogramowanie mogło być nabyte w sposób taki, aby zatrzeć jakiekolwiek ślady jego uzyskania przez służby państwowe. I dla mnie, w mojej ocenie, już na tym etapie jest to bardzo groźna sytuacja, mająca wyłączyć spoza jakiejkolwiek kontroli sam fakt dysponowania przez służby specjalne tym narzędziem.
Dodatkowo, biorąc pod uwagę aspekty techniczne i możliwości techniczne tego oprogramowania, chciałabym dzisiaj postawić taką tezę, że być może w sytuacji, w której służby nabywając tego rodzaju oprogramowanie działały w przekonaniu, że nie pozostawia ono żadnych śladów infekcji na telefonach. Czyli jest to de facto oprogramowanie i narzędzie nie do wykrycia. Czy na pewno w tych ujawnionych publicznie przypadkach inwigilacji stosowano się w ogóle do jakichkolwiek procedur? Czy w ogóle w jakichkolwiek wykazach, rejestrach, potencjalnych zgodach czy prokuratora generalnego, czy sądu, w ogóle są jakiekolwiek ślady inwigilacji, czy pana senatora Brejzy, czy pana mecenasa Giertycha, czy również mnie. I jest to założenie w mojej ocenie bardzo logiczne. Jeżeli służby państwowe, CBA, nabyło ten program w tak wielkiej tajemnicy, ze środków, z których nie mogło go nabyć, CBA i pewnie pan Wojtunik to nam dokładnie wytłumaczy, nie może być finansowane ze środków pozabudżetowych. To czy nadużyciem będzie założenie, że zrobiły to w ten sposób, aby korzystać z niego w sposób pozaproceduralny, poza przepisami i poza wszelką kontrolą ze strony kogokolwiek? W mojej ocenie jest to założenie bardzo niestety prawdopodobne. Chciałabym również odnieść się do pewnego takiego wątku, który w debacie publicznej prezentuje prokurator generalny minister Ziobro, mówiąc, że z tego co on pamięta, nie ma żadnej wiedzy, czy nie wydawał zgody na używanie tego oprogramowania do kontroli operacyjnej. Ja chcę zwrócić uwagę na brzmienie choćby jednego przepisu ustawy Prawo o prokuraturze. Jest to artykuł 57, paragraf 2, który mówi, że prokurator generalny, prokurator krajowy lub upoważniony przez nich prokurator sprawuje kontrolę nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi poprzez wgląd w materiały zgromadzone w toku kontroli operacyjnej. Co więcej, sam może zwrócić się o przeprowadzenie takich czynności operacyjno-rozpoznawczych i w uzasadnionych wypadkach może nawet zdjąć na potrzeby postępowania klauzulę tajności z tych materiałów. Rozporządzeniem z 2017 roku prokurator przyznał sobie prawo do kontroli, badania faktycznych podstaw czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej, poprzez badanie legalności, prawidłowości i efektywności takiej kontroli, ale w tym również dopuszczalności stosowania środków technicznych. Więc jakiekolwiek tłumaczenia ze strony prokuratora generalnego, że nie ma wiedzy, nie podpisywał żadnych zgód, one nie mają uzasadnienia w świetle obowiązujących przepisów, co więcej przepisów, do których uchwalenia sam prokurator Ziobro doprowadził. I jeszcze jeden aspekt kontroli operacyjnej przy użyciu tego rodzaju narzędzia. Kontrola operacyjna jest oczywiście w sposób bardzo sformalizowany, ujęta w przepisach dotyczących funkcjonowania służb. Jeśli chodzi o policję, reguluje je rozporządzenie z 2018 roku w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego. I chciałabym zwrócić uwagę na jeden aspekt. Załącznikami do tego rozporządzenia są konkretne druki wniosków o zarządzenie kontroli operacyjnej, o wyrażenie zgody przez prokuratora generalnego czy też przez sąd. Chciałabym zwrócić wszystkim Państwu uwagę, która być może umknęło to w dyskusji publicznej, że pomiędzy wnioskiem, drukiem wniosku o kontrolę operacyjną, z którą zwraca się chociażby policja, aczkolwiek te wnioski są adekwatne, jeśli chodzi również o inne służby, znajduje się, że tak to określę, rubryka, której nie ma następnie we wnioskach, którymi dysponuje prokurator generalny i sąd. Mówi ona, w jednej z rubryk jest konieczność wypełnienia i wskazania, na czym polega kontrola operacyjna
i jaki jest rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej. Ta informacja nie znajduje się następnie, z uwagi na nieadekwatność tych druków, w informacjach i rejestrach prokuratora generalnego i sądu. I może kończąc trochę, tutaj szeroki aspekt problemów poruszyłam, natomiast zwrócę jeszcze jedną uwagę. Kontrola operacyjna jest środkiem operacyjnym, co do którego obowiązuje zasada subsydiarności. To nie znaczy, że służby mogą w sposób legalny i zgodny z przepisami od razu wystąpić o kontrolę operacyjną. Muszą w pierwszej kolejności wykazać, że jedynie za jej pośrednictwem są w stanie w sposób efektywny pozyskać określone dane. I jeden z przepisów ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym mówi, że oczywiście kontrola operacyjna jest prowadzona w sposób niejawny, co jest istotą oczywiście tego rodzaju działań. Ona musi być instytucją poufną, musi być prowadzona w pewnej tajemnicy, gdyż ma służyć pozyskaniu dowodów ewentualnego przestępstwa i ustaleniu sprawców. Natomiast to nie zwalnia służb państwowych od przestrzegania przepisów w tym zakresie. I jeden z przepisów ustawy o CBA, który reguluje zasady prowadzenia kontroli operacyjnej, który szczegółowo wymienia formy, w jakich ta kontrola może mieć miejsce, mówi o, i tu zacytuję, o uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych, czy też uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób. I teraz proszę zwrócić uwagę, z pomieszczeń, środków transportów lub miejsc innych niż miejsca publiczne. I teraz przejdźmy do możliwości technicznych oprogramowania Pegasus. To oprogramowanie po zainfekowaniu telefonu zbiera informacje z mikrofonu, zbiera informacje z kamery, wszędzie, gdzie jesteśmy. Więc ja naprawdę chciałabym uzyskać takie rzetelne wytłumaczenie ze strony służb, przedstawicieli służb specjalnych, w jaki sposób można w sposób legalny używać tego oprogramowania przy tak daleko idących ograniczeniach prawnych, procesowych i proceduralnych. Zatem wracając już jakby do samego faktu, że jestem osobą pokrzywdzoną przez używanie tego oprogramowania, nie ma żadnego ani uzasadnienia faktycznego, ani prawnego do stosowania szpiegowskiego, inwazyjnego i mającego charakter broni cybernetycznej oprogramowania Pegasus, nawet jeżeli założymy, że zachowano pozory legalności, czyli wdrożono kontrolę operacyjną, ale w moim najgłębszym przekonaniu nie po to to oprogramowanie zostało nabyte, aby pozostawiać ślady swojego użycia. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękujemy za to. Bardzo, bardzo rzetelne wyjaśnienie tych prawnych ram funkcjonowania kontroli operacyjnych i wskazania tak naprawdę bezprawności korzystania z tego typu narzędzia w Polsce. Jeżeli mógłbym, czy pan Paweł Wojtunik, słyszymy się? Tak, ja słyszę bardzo dobrze. O, pozdrawiam również. Witamy. Dzień dobry. Zostało wywołane Centralne Biuro Antykorupcyjne, została wywołana policja jako te służby, które właśnie zajmują się kontrolami operacyjnymi. W związku z tym prosilibyśmy, tutaj mamy taką prośbę o zarysowanie takiego obrazu. Kiedy się stosuje tego typu kontrolę? Czy można w stosunku do, nie wiem, dowolnej osoby, czy tylko w stosunku do takiej, które są jakieś uzasadnione podejrzenia popełnienia przestępstwa? Czy kierując taki wniosek do sądu wskazuje się konkretne czynności, czy konkretne informacje chce się uzyskać? I co najważniejsze, czy ktoś to później weryfikuje, czy pozyskane informacje odpowiadały treści wniosku? Dziękuję bardzo za zaproszenie. Na początku powiem jedynie jedno zdanie o sobie, żeby mieli Państwo pewność, że wiem, o czym mówię. Otóż w swojej, nie lubię słowa kariera, ale w swojej służbie państwowej, jako funkcjonariusz biura do walki z przestępczością zorganizowaną czy Centralnego Biura Śledczego, osobiście stosowałem kilkaset kontroli operacyjnych, a jako dyrektor CBS-u i szef CBA łącznie brałem udział w zarządzeniu
kilkudziesięciu, co najmniej kilkudziesięciu tysięcy kontroli operacyjnych i nigdy żaden prokurator ani sąd nie wytknął mnie ani moim funkcjonariuszom jakichkolwiek błędów w tym zakresie. Oczywiście prawo polskie dosyć precyzyjnie reguluje procedurę zarządzania kontroli operacyjnej, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, ponieważ z punktu widzenia przepisów, przepisy zakładają obiekt zamknięty informacji zgromadzonych w ramach kontroli operacyjnej. Ustawy policji, CBA, ABW i innych służb są tożsame i przewidują dwa mechanizmy. Jeden mechanizm to jest mechanizm, w którym gromadzi się informacje dotyczące przestępstwa, mówiąc prosto, dowody popełnienia przestępstw przez osobę kontrolowaną i wtedy nie ma innego wyjścia, tylko całość materiałów służba w formie niejawnej przekazuje prokuratorowi generalnemu i nie ma możliwości jakimkolwiek innym wykorzystaniu tych materiałów. To wszystko ląduje w postępowaniu przygotowawczym, które zgodnie z zasadami ochrony informacji niejawnych powinno być aż do postępowania sądowego i to postępowanie sądowe również postępowaniem niejawnym. W związku z tym są tu, powinny być zagwarantowane prawa i wolności obywatelskie osoby, która była podsłuchiwana czy monitorowana, tak aby dane różne, wrażliwe, ją kompromitujące, niekorzystne nie funkcjonowały w przestrzeni publicznej. Druga sytuacja to jest, kiedy się nie gromadzi informacji dotyczących jakichkolwiek przestępstw, nie ma podstaw do przekazania materiału do prokuratora generalnego czy udostępnienia do innego postępowania i przepisy ustaw wszystkich są bezwzględne również. Takie materiały należy wszystkie, podkreślam, wszystkie materiały zniszczyć i nie mają prawa zostać jakiekolwiek informacje ze stosowania kontroli operacyjnej. Także jak mówię, system prawny nie jest najgorszy, on przewiduje zamknięty obieg tych materiałów, przewiduje procedurę zarządzania. Przepisy w służbach są bardzo precyzyjne, one zakładają wielostopniowość, to znaczy w samej służbie już jest element samokontroli, powinien być. Ja mówię o systemie idealnym, systemie wynikającym z przepisów prawa, nie o tym, jak to funkcjonuje dzisiaj, do tego się odniosę za chwilę. Otóż w samej służbie funkcjonuje co najmniej trzystopniowy system nadzoru. Po pierwsze, funkcjonariusz nie może sobie zarządzić czynności, jakiej chce, ponieważ ma przełożonego, który to autoryzuje podpisem. Następnie trafia to do komórki merytorycznej, która to również autoryzuje, jeżeli chodzi o legalność i możliwość wykonania. Później do szefa służby, który powinien to skontrolować, sprawdzić pod względem prawnym, formalnym, merytorycznym. Następnie mamy drugi poziom weryfikacji, to jest poziom na prokuratora generalnego, gdzie powinien funkcjonować specjalny wydział, który również to weryfikuje, sprawdza, monitoruje, prokurator generalny, który swoim podpisem autoryzuje i wreszcie kontrola sądowa. Ale żeby ten system działał należycie, to musi być zagwarantowanych parę podstawowych rzeczy. Po pierwsze, ten system jest zaplanowany dla niezależnych politycznie, apolitycznych, profesjonalnych służb państwowych i niezależnego politycznie, profesjonalnego prokuratora generalnego. Ja pamiętam, kiedy byłem szefem CBA i dyrektorem CBS-u, my wielokrotnie toczyliśmy dyskusje, spory przy okazji konkretnych wniosków. Właśnie co do tego, jakie narzędzie będzie użyte, jaki będzie zakres ingerencji. Nie było automatyzmu w zatwierdzaniu tego typu kontroli, bo jak wspomniała pani prokurator Wrzosek, kontrola operacyjna jest środkiem ostatecznym. To jest taka bomba atomowa w pracy operacyjnej, kiedy już się nie da. Przepisy mówią wprost, w sytuacjach, kiedy posiadamy wiarygodne informacje, czy jesteśmy praktycznie pewni, że dana osoba bierze udział w działalności przestępczej, ta osoba musi spełniać i ta sytuacja szereg wymogów prawnych, to znaczy nie można stosować kontroli operacyjnej w sprawach kradzieży kur czy rowerów. Ustawy mówią bardzo precyzyjnie w sprawach jakich przestępstw, konkretnie wskazując, są to z reguły najcięższe przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu, porządkowi publicznemu, związane z działalnością przestępczości zorganizowanej, przestępstwa korupcyjne itd., itd. Nie ma tutaj dowolności. I trzeba te wszystkie elementy wykazać, włącznie z rodzajem stosowanej kontroli operacyjnej. Ale powiem jeszcze, oczywiście polski system jest i nadzoru nad służbami operacyjnymi i prokuratury jest skorumpowany zależnościami politycznymi. Mówię, celowo używam tego twardego słowa, jest po prostu zepsuty
ponieważ tak jak my w przeszłości spieraliśmy się, toczyliśmy spory i również wewnątrz instytucji, ja często zwracałem wnioski do poprawy, opierało się to nie na zaufaniu i na kolesiostwie i realizowaniu wspólnego interesu politycznego, ale na rzetelnym nadzorze wielostopniowym i dbaniu o legalność działania, bo mówimy o narzędziu bardzo ingerującym w prawo wolności obywatelskie. Ja przepraszam, wiem, że otrzymałem tylko 6 minut, ale jeszcze pozwolę sobie jeszcze dwie minuty. Wspomniałem o obiegu zamkniętym. Otóż w polskim systemie prawnym funkcjonują dwie wyrwy w przepisach prawa, które ten system zamknięty informacji z kontroli operacyjnej naruszają. Po pierwsze, jak Państwo wiecie doskonale, prokurator generalny na początku swojego urzędowania zainicjował zmiany prawne pozwalające mu udostępniać informacje ze śledztw, również tych niejawnych, innym osobom tak naprawdę przy bardzo niejasnych kryteriach. To rozszczenia ten system, ponieważ jest ryzyko, że informacje z postępowań, nawet tych zasadnych, mogą w sposób kontrolowany być przekazywane przez prokuratora generalnego innym osobom, mam tu na myśli polityków partii rządzącej. Wreszcie chciałbym zwrócić uwagę na drugi dokument. Otóż już w listopadzie 2015 roku pani premier Szydło wydała rozporządzenie, którego numer jestem w stanie komisji tutaj przekazać. Otóż w paragrafie 6 tego rozporządzenia koordynator służb, a rozporządzenie to przygotowywali minister Kamiński z Wąsikiem, nadali sobie uprawnienia, których nie ma nawet premier. To znaczy żądać informacji, w tym niejawnych, dokumentów i analiz i sprawozdań okresowych dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od szefów służb specjalnych. Otóż to rozporządzenie tworzy kolejną wyrwę w systemie obiegu informacji, ponieważ zgodnie z nim koordynatorzy służb specjalnych, którzy byli wcześniej skazani za nieprawidłowości przy prowadzeniu czynności operacji rozpoznawczych, mogą legalnie żądać informacji od każdej ze służb, również można to tak interpretować, informacji pochodzących z kontroli operacyjnej. W związku z tym ten dosyć surowy system opisany w ustawach branżowych i w kodeksie postępowania karnego ma dwie bardzo poważne nieszczelności. Na koniec powiem, oczywiście pani prokurator Wrzosek ma rację, zakup tego oprogramowania ze środków pozabudżetowych CBA był skandaliczny. Ustawa o CBA jest jednoznaczna. CBA nie można finansować, działalności służb specjalnych nie można finansować w Polsce z innych funduszy niż tylko środki budżetowe, bo to doprowadziłoby do prywatyzacji tychże służb. Można sobie wyobrazić, że Fundacja Orlen, nie wiem, Lotos, PZU będą finansować działania służb specjalnych. Wreszcie winni tego zakupu nie zostali ukarani, a nagrodzeni. Przypomnę, że były szef CBA Ernest Bejda został nagrodzony stanowiskiem wiceprezesa PZU SA. Przeszedł do PZU następnego dnia po odejściu ze służby. Sugerowałbym również szanownej komisji wyciągnięcie wniosków z przeszłości lub sięgnięcie do raportów z komisji śledczych, które dotyczyły pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007. My tam jako świadkowie opisywaliśmy mechanizmy kryminogenne przy stosowaniu kontroli operacyjnej, polegające na wprowadzaniu w błąd i prokuratora generalnego, i sądów, na stosowaniu podsłuchów w trybie niecierpiącym zwłoki, bez zgody sądu, na stosowanie podsłuchów NN. Ja znam przypadki spraw w CBA prowadzonych w sposób nieuzasadniony wobec jednostkowych osób, gdzie stosowano kilkadziesiąt, nieraz powyżej 100 kontroli operacyjnych. To były zmasowane ataki, nie przy wykorzystaniu Pegasusa, ale przy wykorzystaniu innych, bardziej tradycyjnych metod. Wreszcie chciałbym powiedzieć o dwóch metodach, w jaki sposób można wykorzystywać nielegalnie informacje z kontroli operacyjnej. Otóż, Wysoka Komisjo, z legalnego podsłuchu, czy z legalnie stosowanej kontroli operacyjnej, można wykorzystywać informacje nielegalnie, jeżeli się ma do nich dostęp. Wszyscy wiemy, że koordynatorzy kierują służbami w sposób ręczny i na podstawie przepisów, o których mówię, mają bieżący dostęp do wszystkich informacji. W związku z tym można zadać pytanie, czy kiedyś wiceszef CBA Wąsik, obecnie wicekoordynator, który ponad 6800 razy, co przyznał, odsłuchiwał czy słuchał rozmów z kontroli operacyjnych, których część musiała być zniszczona, bo nie była przydatna dla postępowań przygotowawczych,
czy skasował z głowy swoją wiedzę, czy robił zapiski, posłuchując te rozmowy, czy może jest tutaj olbrzymie pole do nadużyć przy tym rozszczelnieniu obiegu informacji, o którym wspomniałem. Wreszcie Pegasus stanowi pokusę do stosowania tego systemu nielegalnie, ponieważ jeżeli mówimy o kontroli na przykład telefonów komórkowych, to takie dane udostępnia operator, on takie udostępnienie ewidencjonuje, wszystko jest rozliczalne. Od początku do końca można prześledzić taki wniosek i to, jaka służba, jakiej rozmowy, kiedy słuchała. Natomiast w przypadku Pegasusa no, jest to urządzenie, które jest jakby kamerą, mikrofonem, które posiada służba. Nikt nie wie, czy ten system ewidencjonuje jego wykorzystanie, czy może być wykorzystywany po tak zwanych godzinach i jak jest wykorzystywany. Nikt nie wie, jakie ma tak naprawdę, możliwości inwigilacji. I wreszcie na koniec, ja jestem sfrustrowany tym, że praktycznie nikt nie poniósł odpowiedzialności karnej za nieprawidłowości w latach pierwszego rządu, pierwszego PiSu, bo ja i inni moi koledzy stawaliśmy z otwartą przyłbicą i pod swoim nazwiskiem składaliśmy zeznania i w prokuraturze, i w sądzie, i w komisjach śledczych opisujące te nieprawidłowości. Niestety wniosków żadnych z tamtych czasów nie wyciągnięto, stąd mamy taką sytuację, jaką mamy dzisiaj, ale należałoby pomyśleć również o odpowiedzialności karnej za tego typu naruszenia prawa, ponieważ w sprawie przekroczeń uprawnień, to jest jedyny artykuł, który praktycznie może być stosowany w przypadku patologii przy kontroli operacyjnej, będziemy mieli do czynienia z tak zwaną zmową. Ja, kiedy byłem dyrektorem CBŚ, ujawniłem posłuch pięciorga dziennikarzy przez ówczesne służby i policję i nikt nie poniósł za to odpowiedzialności z prostej przyczyny. Agent, który dostał polecenie włączenia takiego podsłuchu, przygotowania dokumentów, nigdy się nie przyzna, że zrobił to na polecenie, bo musiałby się przyznać do popełnienia przestępstwa, przekroczenia uprawnień i zaryzykować utratę emerytury. I w tej sytuacji również będziemy mieli, obawiam się, do czynienia z takim to oto procesem, że wszyscy od dołu do góry będą się wzajemnie bronić i zasłaniać, że dokumenty, które dostali, wszystko uprawdopodobniały, nawet jeżeli wobec pani prokurator Wrzosek, mecenasa Giertycha i senatora Brejzy sformułowano takie dokumenty, które mogły wprowadzić w błąd czy wywołać wrażenie, że są przestępcami, ale wszyscy wiemy, że na to nie wygląda. Dziękuję. Przepraszam Dziękuję. Za długą wypowiedź, ale to bardzo, bardzo złożone zagadnienie. Służę odpowiedziami na szczegółowe. Dziękuję bardzo. Bardzo złożone, ale dlatego też chcieliśmy zarezerwować jeszcze tą drugą część na ewentualne pytania, ale mam nadzieję, że mimo wszystko to się uda i dziękujemy za zarysowanie tego obrazu. W międzyczasie dołączył do nas już zapowiedziany wcześniej gość, pan senator Marcin Bosacki, który będzie przewodniczył pracom Komisji Nadzwyczajnej Senatu, ale jeśli pan senator pozwoli, mamy jeszcze tutaj dwójkę tak, gości do zabrania głosu. Jeżeli mógłbym panią prokurator teraz poprosić, bo jak to zostało już wspomniane, ta prokuratura okręgowa, następnie sąd, to są te bezpieczniki w stosowaniu czy kontroli operacyjnych. Zatem jeżeli byśmy mogli usłyszeć, jaka jest rola i jakie narzędzia ewentualnie ma prokurator okręgowy, jeżeli chodzi o tą kontrolę wniosków, czy jaką też ma wiedzę wyrażając ewentualnie zgodę na stosowanie tego typu działań operacyjnych. Pani prokurator, bardzo proszę. Chciałabym zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawami dwóch prokuratorów, prokurator okręgowy, jego zastępcy, prokurator generalny, zatwierdzają wnioski, które przedstawiane są przez służby. Przepraszam, można tylko troszkę bliżej mikrofon? Kwestia tych właśnie uczestników zdalnych. Bardzo proszę, tak. Akurat CBA, ABW czy Agencja Wywiadu takie wnioski składa zgodnie z prawem do prokuratora generalnego. Policja oraz na przykład służba celna składają takie wnioski do prokuratury okręgowej, do prokuratora okręgowego. W momencie, kiedy wpływa wniosek, on zostaje zweryfikowany, sprawdzony pod względem zarówno formalnym, jak i w niewielkim zakresie merytorycznym.
Przede wszystkim należałoby sprawdzić, bo w każdej z ustaw, czyli w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, artykuł 2, czy w artykuł 19, jeśli chodzi o ustawę o policji, są wskazane taki zamknięty katalog przestępstw, które, w stosunku do których to można złożyć wniosek, uzasadniając ten wniosek, jakie to jest przestępstwo, na czym miało polegać to przestępstwo, wobec kogo taka kontrola operacyjna miałaby być wdrożona, w jaki sposób, jaki jest cel tej kontroli, jaki jest czas tej kontroli, bo ona nie może trwać w nieskończoność i zgodnie z przepisami są to 3 miesiące plus 3 miesiące i ewentualnie później do 12 miesięcy. Z reguły jest sygnatura czy też numer sprawy oraz kryptonim sprawy, pod którą ta sprawa została zarejestrowana w konkretnej służbie. Niejednokrotnie zdarza się, że sam wniosek czy też uzasadnienie tego wniosku jest bardzo lakoniczne. I prokurator okręgowy, czy też generalny, jeżeli mówimy o tym zróżnicowaniu służb, może nie zatwierdzić takiego wniosku, może poprosić wnieść o jego uzupełnienie, uszczegółowienie, może również z tym uszczegółowieniem wniosku zaprosić konkretnego funkcjonariusza, który odpowiada w konkretnej służbie za czynności, może poprosić, od 2011 roku jest taka możliwość, o nadesłanie materiałów z czynności operacyjnych. Tylko jeżeli nam wydawałoby się, że te materiały z czynności operacyjnych to jest taka ogromna wiedza, to niestety muszę powiedzieć, że nie. Materiały w czynności operacyjnych to przede wszystkim informacje, które konkretny funkcjonariusz wykonujący dane czynności operacyjne jakby zawiera, czyli musi te informacje, które gdzieś tam sobie pozyskał, w jakiś sposób przełożyć, na przykład pisemnie w formie notatki. I prokurator okręgowy generalny, który otrzymuje taki wniosek, czy otrzymuje te materiały, on w zasadzie oprócz jakiegoś quasi zaufania do rzetelności, uczciwości, kompetencyjności takiego funkcjonariusza, czy też służb, które kierują wniosek, to nie ma innej możliwości na sprawdzenie tego, jakie czynności operacyjne dały podstawy do inne niż te, które są określone na przykład w notatkach, dały podstawy do skierowania przez służbę konkretnego wniosku. Muszę powiedzieć, że w czasie, kiedy ja również zajmowałam się zatwierdzaniem takich wniosków, oczywiście kierowanych przez policję czy też Straż Graniczną, nie zdarzyło się, aby były takie potknięcia prawne, żeby można było, mówiąc kolokwialnie, kogoś złapać, że wodze wyobraźni za bardzo sobie rozwinął i tak naprawdę to niczego nie ma oprócz jakichś takich gołosłownych twierdzeń. I pragnę zwrócić uwagę, że wśród wszystkich służb tylko jedna służba, przedstawiciele jednej służby, czyli CBA, zostali skazani za naruszenie prawa przy zastosowaniu kontroli czynności, wdrożeniu czynności operacyjnych. Mówię oczywiście o tym wyroku, który, wiemy wszyscy, o którym wyroku mówię. Ma wątpliwy status prawny teraz. Tak, w każdym razie nie przypominam sobie, aby przed sądem za naruszenie prawa stawała inna służba niż właśnie ta służba. Tylko. I bardzo mi przykro, bo ja wiem, absolutnie nie mówię o czasach, kiedy tu pan Wojtunik szefował tej służbie, bo to też są czasy, kiedy ja wykonywałam pewne zadania w prokuraturze, ale mówię teraz. Tak jak już tutaj wcześniej zostało powiedziane, czynności, kontrola operacyjna jest takim bardzo szczególnym elementem, który może być wdrożony tylko wtedy, jeżeli wszystko inne zawiodło. Jeżeli na przykład, nie wiem, mamy ściągane billingi, rachunki bankowe, mamy jakieś czynności, nie wiem, operacyjne, które mają na celu sprowokować kogoś do czegoś. Wtedy, jeżeli widzimy, że są
efekty tamtych czynności, a potrzebujemy jednak jeszcze wdrożyć kontrolę operacyjną, wtedy właśnie jest ten moment. Nikt nie wie o wdrażaniu, mam nadzieję, to prawda, mówię o realiach wcześniejszych niż 2016 i obecne czasy. Nikt nie wie, wobec niego została ta kontrola operacyjna wdrożona. Bo jeżeli upływa czas, na jaki została ona wdrożona i nie ma żadnych pozytywnych wyników, wówczas jest składane sprawozdanie z wyników tej kontroli prokuratorowi okręgowemu lub prokuratorowi generalnemu i jest przedstawiany protokół zniszczenia materiałów pozyskanych w wyniku takich czynności. Natomiast jeżeli faktycznie zostały ustalone pewne rzeczy, pewne dowody, które mogą być wykorzystywane w postępowaniu, wówczas prokurator generalny lub krajowy po zapoznaniu się z wynikami, czyli też z takim sprawozdaniem, notatką, komunikatem, przekazuje je do konkretnej sprawy, która jest prowadzona. I tylko te materiały, jeżeli jest kończy się postępowanie i zostaje złożony wniosek o zaznajomienie, tylko te materiały mogą być okazane wraz z innymi jawnymi osobom, których dotyczyły. Po zatwierdzeniu przez prokuratora okręgowego czy generalnego takiego wniosku jest on kierowany do sądu w celu wyrażenia zgody lub też nie przez sąd. Chciałabym zwrócić uwagę, że jeszcze jest taka możliwość, która wynika z artykułu 19 ustawy o policji, o włączeniu na przykład urządzeń nagrywających jeszcze przed wydaniem przez sąd zgody na tak zwany czas 5 dni. Dotyczy to sytuacji, w których na przykład mamy wiedzę o uprowadzeniu i wiemy, kto może za uprowadzeniem stać, liczy się czas. Wtedy nawet zdarzało się, że i w środku nocy trzeba było udać się do prokuratury, aby zatwierdzić taki wniosek złożony przez policję, która miała od godziny określonej przez prokuratora okręgowego, czy w tym wniosku, zostały włączane urządzenia rejestrujące na przykład dźwięk nagrywania rozmów telefonicznych, ale w ciągu 5 dni taki wniosek musiał uzyskać zgodę sądu. Jeżeli takiej zgody nie uzyskał, wówczas te materiały musiały być zniszczone. Wszystkie materiały, które nie mają znaczenia, nie stanowią dowodu, ulegają zniszczeniu. Również zniszczeniu ulegają te materiały, które podlegają bezwzględnemu zakazowi w ogóle uzyskiwania informacji, na przykład mediator, to jest ten artykuł 178a Kodeksu Postępowania Karnego. Jeżeli w trakcie wdrożonej kontroli operacyjnej podsłuchów okaże się, że nagrywana jest taka osoba, takie materiały muszą być niezwłocznie zniszczone. I tak już na koniec, żeby nie przedłużać, chciałam zwrócić uwagę, że ustawa, która z 2016 roku, która wprowadziła właśnie to nowum, czyli możliwość kontrolowania czy też pod wdrożenia czynności operacyjnych w stosunku do, mogę tak ogólnie powiedzieć, internetu, w stosunku do wiadomości tekstowych, SMS, czy w stosunku do komunikatorów internetowych, WhatsApp, Signal czy Messenger, ona wskazywała taką możliwość, dawała taką możliwość, ale absolutnie nie wskazywała środków, którymi można by było uzyskać te informacje. Bo tak naprawdę, jeżeli by się tak zastanowić nad tym, to nie było chyba w tym momencie żadnej legalnej możliwości wykorzystania czegokolwiek, aby takie informacje uzyskać, można było dokonać ataku hakerskiego. Chyba że się mylę, ale nie przypominam sobie, aby jakiekolwiek inne środki. Po oczywiście zakupieniu Pegasusa, jak widzimy z ostatnich zdarzeń, jest on właśnie wykorzystany do inwigilacji całkowitej
upatrzonych konkretnych osób. Ja jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, że CBA w ogóle w swoich jakby zadaniach nie ma tych zadań, które mogłyby uzasadniać posiadanie w ogóle Pegasusa przez CBA. Bo jeżeli mówimy o tym, do czego ten Pegasus został stworzony i w jakim celu on został zakupiony, to można przyjąć, że no, terroryzm, poważne przestępstwa, na przykład narkotykowe, ani kwestie związane z terroryzmem, czyli przestępstwa związane z terroryzmem, ani przestępstwa związane z grupami przestępczymi, z narkotykami czy uprowadzeniami, nie leżą w kompetencjach zadań, które są określone przez CBA. Więc czy CBA zakupiło ten program Pegasus po to, żeby udostępniać innym służbom, które mają w swoich zadaniach, kompetencjach i katalogu przestępstwa, do których ten program został no, sprzedany, stworzony, czy też właśnie po to, aby obecna władza, czyli osoby, które stoją za zakupem Pegasusa, to co tutaj już mówili moi przedmówcy, w oparciu o stworzone przepisy, mogły w sposób bezprawny, bez uzasadnienia jakiegokolwiek faktycznego i prawnego inwigilować, kogo chcą, kiedy chcą, jak chcą i w jakim zakresie chcą. Okay. I jeszcze może należałoby się zastanowić, w jaki sposób, jeżeli Pegasus byłby używany, są odzwierciedlone efekty użycia Pegasusa. Czy to jest pisemne, czy ktoś dokonuje stenogramów z rozmów, załącza zdjęcia, wydruki. W jaki sposób ja, no, wtedy kiedy ja pełniłam funkcję i zatwierdzałam te wnioski, no nie było oczywiście takich sytuacji, jakie mają miejsce teraz. I używanie Pegasusa, używanie w ogóle środków kontroli operacyjnej w sytuacjach nieuzasadnionych, no po prostu godzi w nasze prawa i wolności obywatela wynikające z konstytucji. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani prokurator przede wszystkim za zarysowanie tych i prawnych aspektów, ale też tych różnic pomiędzy prawidłowym funkcjonowaniem tej kontroli, a czasami, których niestety tutaj dożyliśmy. Ale został wywołany także w tym postępowaniu kontrolnym sąd, tak więc chciałbym teraz przejść do naszego ostatniego gościa i może w takim dość ogólnym i lakonicznie brzmiącym pytaniu, ale o to się wszystko rozbija, bo też słyszymy z ust przedstawicieli rządu, że w Polsce nie ma żadnych nielegalnych czynności kontrolnych, bo przecież i tak na końcu zawsze wszystko zatwierdza niezależny i niezawisły sąd. W związku z tym, panie sędzio, mam takie pytanie, na ile sąd faktycznie ma realną możliwość kontroli, na ile sąd posiada wiedzę wydając zgodę i tak, żeby dopełnić i żeby zobrazować, jakie mniej więcej są proporcje, jeżeli chodzi o zatwierdzanie, wydawanie zgody na stosowanie tych wniosków, a ile, jak często zdarzają się odmowy, bo sąd dostrzega na przykład przekroczenie tam potrzeb czy uzasadnień do stosowania tego typu działań. Bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie na posiedzenie zespołu. Ja ostatnie 11 lat orzekałem w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w Wydziale Karnym, więc od 11 lat mam kontakt bezpośredni z rozpoznaniem wniosków kontrolę operacyjną. Sąd Okręgowy w Warszawie jest wyłącznie właściwy do wniosków szefa CBA, szefa ABW i tak naprawdę szefa Centralnego Biura Śledczego Policji, bo tu też wnioski całej Polski trafiały, bo no tu ma Centralne Biuro Śledcze, ma swoją centralę w Warszawie, więc to jest ogromna większość tych wniosków tego rodzaju, to Sąd Okręgowy w Warszawie. Pani sędzio, jeśli mogę, przepraszam, jeszcze tylko jedno pytanie uzupełniające, żeby pan już później nie przerywać. Czy w takim wniosku sąd jest w stanie posiąść wiedzę, że na przykład czynności kontrolne będą wykonywane za pośrednictwem jakiegoś konkretnego oprogramowania, czy sam wniosek nie zawiera tego typu informacji, co technicznie będzie używane do pozyskania jakiejś wiedzy czy informacji? Wniosek zawiera, odpowiadając na to pytanie, zawiera informacje, czy będzie rejestrowane, kontrola będzie dotyczyła rejestracji rozmów, wiadomości tekstowych, czy może na przykład będzie dotyczyła podglądu treści poczty elektronicznej. Ale tych aspektów technicznych, zresztą o tym też było mówione w informacji Sądu Okręgowego w Warszawie, sąd nie ma takich informacji. Proszę Państwa, ja chcę powiedzieć coś takiego, trochę chcę wyjść ponad to, co jest tu teraz, tu i teraz.
Bo oczywiście tą sprawę, która spotkała panią prokurator Wrzosek i inne osoby, trzeba wyjaśnić i to jest bulwersujące, ale problem jest znacznie szerszy i czeka nas, mówię nas, w sensie uczestników życia publicznego, parlament kiedyś, znacznie poważniejsza dyskusja o właściwym ustawieniu, bo to, że wyjaśnimy tę sprawę, to wcale nie znaczy, że to wszystko wróci na normalne tory. Ja przedstawię to, jak naprawdę to wygląda od strony sądu i jakie ja widzę tu ryzyka wprowadzenia manipulacji ze strony służb. I powiem coś takiego, to nie jest tak, że dla mnie, że taka praktyka się wykształciła, jaką mamy, że jest tych wniosków jest tyle, że to jest tylko i wyłącznie problem, jaki mamy w roku 2016. Ja mam głębokie przekonanie, że także przed rokiem 2016 te przepisy były tworzone tak i pewna praktyka się na tym wytworzyła, że ci, którzy to prawo tworzyli, to słuchali kolejnych szefów służb, szefów policji, którzy mówili, że muszą podsłuchiwać, natomiast nie pomyślano w ogóle, ta kontrola sądu była od taka sobie, sąd to skontroluje. Nie zapewniono i nie zadbano o to, żeby ta kontrola istniała rzeczywiście. Jeszcze jedna rzecz, taka na wstępie. Nie mamy i nigdy żeśmy nie mieli tak naprawdę niezależnego organu nadzoru nad w ogóle czynnościami operacyjnymi służb. Nie ma w Polsce nikogo, kto mógłby wejść do służby, zażądać wszystko, łącznie z dokumentami tajnymi, czy to jest, czy nie jest. Wszystko opiera się na zaufaniu. Jest takie przyjęte założenie, że w CBA czy w ABW pracują ludzie z gruntu uczciwi. To jest bardzo szlachetne. Ja też chciałbym przyjąć założenie, że w sądzie pracują ludzie, którzy wydają tylko trafne wyroki, ale doświadczenie rozwoju cywilizacji wykazało, że bezpiecznie dla nas wszystkich jest jakaś druga instancja i jest Sąd Najwyższy, żeby sprawdzić, jak ktoś się pomyli albo poszedł na skróty. Więc to nie może być tak, że służby specjalne są poza jakąkolwiek kontrolą. Teraz tak, na gruncie tego, co my w tej chwili mamy. Po pierwsze, ten tryb niecierpiący zwłoki, o którym tu była mowa. No proszę Państwa, ten zapis jest nieadekwatny w ustawie. Mówienie o protokolarnym niszczeniu materiałów w dobie cyfrowej rewolucji, w której my istniejemy. No może i protokolarnie zniszczymy papier, ale pliki to sobie wędrują, one są takie mikroskopijne, więc to jest wielkie niebezpieczeństwo. Ja nie wiem, czy tak, ja nie rzucam żadnych podejrzeń, ale zwracam uwagę na coś takiego, że ten tryb ma takie niebezpieczeństwo. Do sądu trzeba wystąpić, sąd musi dać zgodę na przedłużenie. A wyobraźmy sobie sytuację taką, że prokurator daje zgodę na te 5 dni, ale się nie występuje do sądu. Tak się prewencyjnie posłuchało, co tam słychać, u kogo, czy nas interesuje. Ale nie występujemy do sądu, bo żeśmy nic w sumie nie uzyskali ciekawego od strony co do przestępstw, tylko jakieś obyczajowe rzeczy, to nie będziemy sądowi głowy zawracać. To jest pierwsze niebezpieczeństwo. Nikt tego nie skontroluje tak naprawdę. Kolejny słaby element. Przepisy o CBA, o ABW, o policji mówią, że przedstawia się sądowi wraz z wnioskiem materiały uzasadniające kontrolę operacyjną. Nigdy sąd nie będzie wiedział, czy przedstawiono mu 100%, 90%, a może 20% i czy jest to skompilowane, zmanipulowane. Nie ma, no ja nie mam, proszę Państwa, bo żebyśmy się dobrze rozumieli, ludziom się wydaje, kontrola sądowa. W ogóle uśmiech na twarzy, jak słyszę, jak obecni politycy mówią, że to niezawisły sąd, niezależnie wszystko kontroluje, to już nie kasta nadzwyczajna, tylko to sąd niezawisły, autoryzuje wszystkie czynności służb specjalnych. To nie jest tak, bo to jest takie wyobrażenie jak w amerykańskim filmie, że sobie siedzi sędzia z jakimś olbrzymim biurkiem, wielka kancelaria, tu jest jedna sekretarka, asystent, ktoś jeszcze, przynoszą mu ten wniosek, pochyla się, mówi, to się nie nadaje, to proszę tu napić, to odmawiamy to. To nie tak wygląda, proszę Państwa. Zacznijmy może od takich rzeczy technikali, że to w Sądzie Okręgowym w Warszawie, no chyba nie zdradzę tajemnicy jakiejś prawem chronionej, ja siedzę, rozpatruję te wnioski, siedzę w pomieszczeniu kancelarii tajnej bez okien o wymiarach 1,5 na 2 metry, sobie sam tam siedzę. Przez szybę pod okiem pracowników, którzy nie wiem. I to jest tak, także to ja mam taki, to człowiek, sąd się wszędzie się czuje takim elementem, że on jest dla kancelarii tajnej i dla tego systemu, a nie, że to jest tu się na niego pracuje. Nie ma żadnego przyrządowania pomocniczego. Sędzia nie może korzystać z żadnej pomocy pracownika, ani pomocy merytorycznej asystenta, bo wszystko jest niejawne. To takie, to wyszło, może to jest takie, może być mało istotne, ale tak to wygląda. I nie ma takiego trybu, bo tego uzyskania informacji, bo jeżeli sąd, proszę Państwa, rozpatruje wniosek o areszt, to jest gorące. Tu nie ma pełnej równości broni, bo podejrzany jest w kajdankach przeprowadzony, ale po pierwsze, sąd widzi tego człowieka, może go wysłuchać, jest pewien element kontradyktoryjności, może być przedstawiony jakiś dowód, obrońca może dowód jakiejś niewinności przedstawić. We wniosku o areszt jest zeznanie panów Kowalskiego i Nowaka, którzy widzieli, że on kradnie. No to ja jest podpisane, ktoś to, znam tego człowieka, to są personalia. Coś sąd może sąd dopytać, coś może zrobić. Wniosek jest jednostronny. Jest wniosek, służba ładnie to opisała, jest napisane. I jeżeli sąd ma to zatwierdzić, to znaczy, że musi uwierzyć w to. To jest trochę za mało na wiarę. Czyli nie ma takiego trybu, żeby sąd powiedział, że
wszystkie karty na stół. Ustawa do tego nie, tak naprawdę no nie daje takich podstaw, żeby sąd miał możliwość weryfikacji. Co więcej, nie ma jakiegoś organu niezależnego, kontrolnego, na przykład wybieranego przez parlament, który mógłby w szczególnych przypadkach jednak sprawdzić do końca, jak to było, czy były do tego podstawy. Teraz tak, to jest bardzo tutaj delikatnie mówić o tym, bo to jest jednak są informacje niejawne, ale ja myślę, że nie zawsze sądy w Polsce wiedziały, to jest takie moje przypuszczenie, wobec kogo tą kontrolę stosują. No bo jeżeli mamy określonego z nazwiska, że to jest Jan Kowalski, czy tam Jan Nowak, i ten człowiek jest jakoś identyfikowalny, jest jego dane osobowe, to my wiemy, no ale wyobraźmy sobie sytuację, że jednak jest to, wygląda to inaczej. I teraz oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że ściganie przestępczości zorganizowanej poważnej czasami wymaga tego, że może być sytuacja taka, że naprawdę nie wiadomo kogo. No nie wiadomo, w czyim ręku ten będzie ten telefon. Ten ręku będzie człowieka o pseudonimie, o którym wiem, że jest groźnym handlarzem narkotyków, członkiem grupy przestępczej. Jeszcze nie wiem, jak się nazywa, ale ustalimy to. Ale wiemy, że to on będzie tym telefonem rozmawiał, zarejestrowanym na słupa. No ale, a jeżeli jest inaczej? Jeżeli jest inaczej i jest ryzyko wprowadzenia sądu w błąd. Żadnych instrumentów nie ma sąd kontroli, żeby wiedzieć tak naprawdę jak to jest. Myślę, że są pewne takie zaniedbania systemowe w tej legislacji, to znaczy nie zapewniono jakichś takich realnych instrumentów sądowi tej kontroli. Ja bym chciał skupić się na tych dwóch elementach, chciałbym tylko podkreślić, że z jednej strony nie ma zewnętrznego nadzoru nad kontrolą operacyjną, z drugiej strony sąd nie ma tych instrumentów tej rzeczywistej kontroli. Do niedawna praktyka była taka w sądzie, też tutaj to, że ja nawet jeszcze 2 lata temu nie wiedziałem, czy jeśli sąd dał odmowę na wniosek służby, ponieważ to wszystko było tajne, to sędzia nie wiedział nawet, co jest w drugiej instancji. Czy to utrzymano, czy może na skutek zażalenia na przykład zmieniono orzeczenie sądu. Nawet tego o tym nie można było mówić. W dodatku jeszcze to jest ten taki aspekt, no sędzia jest tym sam i tak co do zasady o tym nie można rozmawiać. Tak? To nie jest taka sprawa, że jak mamy zwykłe sprawy, że mogę jakiś kazus, problem prawny, faktyczny, omawiam sobie z kolegami, koleżankami z wydziału, radzę się. Tu tak naprawdę przecież nie można poradzić, czy można dać w takiej sytuacji zgodę na kontrolę operacyjną, czy nie można. To są takie dla mnie to są takie zagrożenia, powiedziałbym takie bardzo, bardzo istotne. I naprawdę, proszę Państwa, te warunki pracy sądu, one wbrew pozorom mają znaczenie. No, powiedzmy sobie tak, wniosek o kontrolę operacyjną zawiera w sobie treść, w zasadzie taką treść postanowienia. To znaczy, jeżeli sąd się zgadza, to nie musi pisać uzasadnienia. Uzasadnieniem jest treść wniosku. To są 3 egzemplarze na papierze. A zatem czysto technicznie wydanie zgody wymaga stosunkowo, jest to prosta czynność biurowa. Wydanie odmowy jest to albo pisanie ręcznie w 3 egzemplarzach, egzemplarz dla sądu, prokuratury i służby, no albo trzeba uruchomić specjalny tryb na pisania niejawnego na komputerze, co wymaga odpowiednich procedur, to jest odpowiedni dysk, login, hasło i tak dalej. No sąd ma coś takiego, tu nie mogę szczegółów zdradzać, ale to nie jest takie sobie od tak. I tych wniosków jest, obiektywnie rzecz biorąc, ich jest dużo. Powiem tak, też nie wchodzą w jakieś szczegóły. Jeśli chodzi o służbę, o której tutaj mówimy, Centralne Biuro Antykorupcyjne, ja spotykałem się z wnioskami, gdzie uzasadnienie dla mnie miało charakter, no nie taki procesowy, karnistyczny, tylko to miało dla mnie charakter, ja to widziałem jako taki bardziej publicystyczny, jakieś takie rozważania o charakterze publicystycznym. No można jakieś tam sobie różne poglądy głosić, ale to chyba nie o to chodzi. Także ja myślę i tak na koniec chciałem powiedzieć, że to musi być jakoś wyważone, bo oczywiście to jest zawsze spór w każdym kraju między interesem służb, które muszą ścigać przestępczość, a prywatnością obywateli, ale ta kontrola sądowa musi być realna. To nie może być tak, że sąd jest bezzemny, jest pozbawiony możliwości efektywnych kontroli. Mam tylko takie pytanie uzupełniające, jeśli można, panie sędzio. Jak słyszymy o tych szerokich funkcjonalnościach programu Pegasus, to czy w takim przypadku wniosek, który trafiłby do sądu, zawierałby ewentualnie wszystkie te funkcjonalności, a jeżeli tak, to czy byłyby one zgodne z prawem i czy sąd powinien wyrazić zgodę na stosowanie czynności, do których Pegasus jest zdolny? Znaczy ja wyrażę taki pogląd, mój
prywatne, że na podstawie tego, co wiadomo już teraz tej dyskusji o Pegasusie, to konfrontują to z tym, co mamy z treścią z treścią przepisów, czyli z tym, co my tutaj mamy w ustawie o policji, o CBA i tak dalej, o tej kontroli operacyjnej, to ja uważam, że to się jakoś tak nie mieści jedno w drugim, no, że ta funkcjonalność Pegasusa wykracza poza te ramy prawne, które mamy tutaj, no właśnie, w tych ustawach. Dobrze. Dziękuję bardzo, panie sędzie, za tą ważną opinię. Jeżeli można prosić teraz o krótkie zabranie głosu pana senatora Marcina Bosackiego, bo jak usłyszał, pewnie sporo wyzwań będzie przed członkami komisji, jeżeli chodzi o wykazanie tła i bezprawności funkcjonowania programu Pegasus. Bardzo dziękuję. Krótko. Ruszamy w poniedziałek o 14:00 pierwsze posiedzenie publiczne komisji. Zapraszamy na nie serdecznie. Pierwszy dzień będzie poświęcony rozmowom ze specjalistami, informatykami, którzy mają obszerną wiedzę o tym systemie Pegasus oraz tymi, którzy go wykryli na telefonach w Polsce, czyli z Citizen Lab z Toronto, z Kanady. Ja chciałem bardzo podziękować za tą dyskusję i tą dyskusję tydzień temu, której się przysłuchiwałem online, bo ona nam bardzo dużo daje i z całą pewnością z niektórymi z Państwa będziemy chcieli porozmawiać podczas prac komisji. Obiecuję, że dołożymy wszelkich starań na tyle, ile nadzwyczajna komisja senacka może to zrobić, żeby prawdę o używaniu Pegasusa, o atakowaniu polskich obywateli Pegasusem, bo to jest broń cybernetyczna, na tyle, ile to się da, chcemy to wyjaśnić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie senatorze. Zatem oddaję głos naszym członkom zespołu, czy parlamentarzystom przysłuchującym się dyskusji. Mamy zgłoszenia Maciej Klasek, pani poseł Gabi Lenartowicz i Sławek Neumann. Może w tej kolejności w takim razie. I Tomek Siemoniak, tak? To może. To i jeszcze pan Piotr Gwiętarski. Dobrze. Maciek, bardzo proszę. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję. Szanowni goście. Przepraszam, to może zbierzemy najpierw wszystkie pytania i oddamy głos gościom, żeby nie robić takiego tak zwanego ping-ponga, dobra? Ja z dużą uwagą wysłuchałem opinii tutaj zaproszonych gości i rysuje się taki, już takie wnioski się rysują z tego, z tych naszych dwóch posiedzeń, że dzisiejsze przepisy, nawet przy braku zamiaru ich świadomego łamania, nie są wystarczające, aby zapewnić prawidłowość stosowania kontroli operacyjnej. Tak wynika między innymi tutaj z wypowiedzi pana sędziego. I tym wnioskiem, który powinien być gdzieś na końcu naszych prac, wspólnie z ekspertami, przede wszystkim z ekspertami, którzy stosują te, spotykają się z wnioskami o stosowanie kontroli operacyjnej, albo te wnioski przygotowują w różnych sprawach. Powinny być takie propozycje do zmian w prawach lub procedurach, które zapewnią prawidłową i ograniczą możliwość nielegalnego wykorzystania kontroli operacyjnej wobec osób, wobec których może być podejrzenie, że prowadzą działalność przestępczą. Czyli naszym wnioskiem z naszych spotkań powinny być zmiany, propozycje do zmian w prawie, bo od tego jesteśmy parlamentarzystami i powinniśmy w oparciu o ekspertów takie wnioski przygotować, żeby możliwie szybko, wtedy kiedy to będzie możliwe, te zmiany w prawie wprowadzić, bo jak słyszałem tutaj na posiedzeniu, choćby właśnie od pana sędziego, te problemy istnieją nie od 2015 czy 2016 roku, tylko przez dłuższy okres czasu i najwyższa pora jest ten stan naprawić. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł Lenartowicz. Dziękuję bardzo. Ja mam trzy pytania. Pierwsze, czy zawsze kontrola operacyjna musi się wiązać z konkretnie prowadzonym postępowaniem karnym? Wiemy już, że jest katalog przestępstw, co do których może być ona stosowana, ale czy zawsze musi być tak, że jeśli składa się wniosek, to
postępowanie w sprawie, co do której zachodzi podejrzenie, że ta osoba, która ma być badana, w jakiś sposób uczestniczy. Czy to postępowanie musi być wszczęte, czy coś się toczy? Drugie pytanie mam w sprawie sądu i kontroli sądowej. Czy rozwiązaniem tego, że w taki blankietowy sposób ocenia sąd pierwszej instancji te wnioski, nie jest taka, czy taka możliwość prawnie też istnieje, odmowy na skutek braku wystarczającej ilości przekonywujących argumentów czy przesłanek do tego, by taką kontrolę wszcząć. Może byłby to sposób na to, że w drugiej instancji wnioskodawca musi szerzej i bardziej przekonywująco uzasadnić, popierając to być może dowodami. I trzecie pytanie dotyczy tak naprawdę jądra naszych praw obywatelskich. Czy jest możliwość, a jeśli nie, czy nie byłaby ona ważnym elementem naszych praw obywatelskich. Czy ex post ja mogę się dowiedzieć, czy kiedykolwiek była stosowana wobec mnie kontrola operacyjna? Bo uważam, że jeśli mówimy o sytuacji byłej, w związku z którą nie postawiono zarzutów, nie wszczęto na przykład przeciwko mnie postępowania, to ja bym chciała móc napisać do sądu, żeby mnie poinformował, czy kiedykolwiek była wobec mnie zastosowana kontrola operacyjna. Uważam, że to jest moje prawo. To jest moje prawo, bo ona nie narusza, ta wiedza, w żaden sposób bezpieczeństwa toczących się spraw, bo one się już nie toczą. Dobra. Ale chcę wiedzieć. I to wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sławek Znajman. Jako, że na sali są prawnicy i to z prokuratorzy, sędzia jest Paweł Wojtunik, który pracował w służbach, ja mam taką konstatację i taki jeden pakiet, z którym do Państwa chciałem się zwrócić, bo z tego, co Pani mówiły, co mówił też Pan sędzia, ale też co mówił Pan minister, to możemy założyć, że dzisiaj agenci, którzy chcą kogokolwiek podsłuchać, składają wniosek i tak naprawdę na zaufaniu polega to wszystko, na poszczególnych szczeblach, żeby dostać legalną zgodę na taki podsłuch, czy na założenie takiego oprogramowania. No, moje zaufanie do służb pisowskich jest delikatnie mówiąc skromne. Policja polityczna pod nazwą CBA na niepoznaki nazywana antykorupcyjną działa i pokazywała już w latach, kiedy Kamiński z Wąsikiem byli szefami, że robią praktycznie polityczne spektakle, a nie działają w działaniu antykorupcyjnym. Więc mamy dzisiaj państwo, które może podsłuchiwać przez swoje służby wszystkich swoich oponentów i pani prokurator jest tego przykładem, mimo że nie działa w polityce, ale jest niezależnym prokuratorem, który się nie ukorzył Ziobrze. I czy mecenas Giertych, który mimo tajemnicy adwokackiej i innych przesłanek został podsłuchiwany, czy szef sztabu wyborczego partii opozycyjnej? Jesteśmy w państwie, gdzie rząd ma narzędzia, które może teoretycznie legalizować takie opresyjne działanie w stosunku do swoich oponentów. I teraz pytanie moje dotyczy tej odpowiedzialności karnej, bo Paweł Wojtunik mówił, że oni wierzą, że się z tego jakoś wyślizgają, że będą mataczyć, będą mówić, że wszystko było dobrze na papierze. Ja mam pytanie do Państwa, czy jednak po pierwsze, jeżeli ta opinia jest tak dość wspólna, zgadzacie się Państwo, że to oprogramowanie nie ma podstaw prawnych w polskim systemie prawnym, żeby było legalnie używane? To jedno. Ale drugie, czy nawet to, że ktoś nie niszczy kopii, jest przestępstwem? Czy to, że na przykład kopie z Pegasusa mogą znajdować się na obcych serwerach dostawcy oprogramowania? Czy to nie jest przestępstwem? Czy ono nie dotyczy też ludzi, którzy zakupili taki system, nie sprawdzili tego systemu? Czy to nie zahacza też o zdradę? Bo
dane polskich obywateli zostały przekazane na obce serwery. I czy zwykła podkładka polegająca na tym, że ktoś napisał pismo o to, że trzeba podsłuchać jakiś numer telefonu, bo on zagraża bezpieczeństwu, to jest być może terrorysta lub jakiś inny wielki przestępca gospodarczy, czy to wystarczy potem, żeby ci ludzie się ochronili? Czy taka podkładka wystarczy? Czy jest ileś po drodze złamanych przepisów, które będą możliwe do wykorzystania, żeby tych ludzi po prostu za to ukarać? Bo to, że kiedyś trzem panom udało się uniknąć odpowiedzialności karnej, bo ich kolega ułaskawił, wcale nie oznacza, że tak będzie zawsze. Ten kolega też skończy swoją kadencję niedługo, a te procesy będą trwały. Ale mnie interesuje ta odpowiedzialność karna ludzi, którzy dzisiaj są jeszcze w służbach i ci, którzy dzisiaj jeszcze takie rzeczy mają w głowie i chcą robić przez najbliższe 2 lata, czy można do im powiedzieć, że ta świadomość bezkarności jest świadomością dość nieprawdziwą? Bo to, co jedna z pań chyba powiedziała, że przy kontroli operacyjnej prowadzonej przez telefon, przez operatorów, są ślady operatorów. W Pegasusie podobno miało nie być. Więc ileś tych założonych oprogramowań Pegasusa nielegalnie mogło być znacznie więcej niż to jest w rejestrach, bo teoretycznie rejestr powinien być prowadzony, ale nie mamy żadnej pewności, że ta służba z takimi ludźmi w ogóle takie rejestry prowadzi. Że rzeczywiście nie korzysta z tego oprogramowania i tak jak kiedyś pan minister Wąsik ze słuchawkami na uszach na swoim biurku podsłuchiwał rozmowy online różnych ludzi, dalej tego nie robią. My musimy tym ludziom też dać jasny komunikat, że jednak ślady są i ślady zostaną. Więc te 2 lata jeszcze czeka nas z tymi ludźmi w tych służbach, ale oni muszą mieć pełną świadomość tego, że to nie jest chyba bezkarność. Ja mam tylko te pytania o tę odpowiedzialność karną. Czy państwo jako prokuratorzy, czy pan jako sędzia widzi ileś przesłanek w kodeksie karnym, które mogłaby być zastosowane w tym przypadku? Nie tylko zakup nielegalny oprogramowania, nie tylko nielegalne finansowanie, jak Paweł Wytunik mówił, służb, ale też samo odpowiedzialność karna poszczególnych ludzi. Dziękuję. Dobrze. W kolejności zgłoszeń był pan przewodniczący Siemoniak, później pan profesor Ziętarski, pani poseł Gasiuk-Pichowicz i jeszcze pan senator się zapowiada. Bardzo proszę. Bo jesteśmy w 11:15. Dobra. Chciałbym przede wszystkim wyrazić szacunek i podziw wobec czwórki naszych gości. W normalnym świecie na pewno nie chcielibyśmy, żeby nasze zawodowe drogi się kiedyś przecięły, ale mamy sytuację zupełnie nienormalną i tym bardziej doceniamy i państwa obecność tutaj i to, co robicie. Zdajemy sobie sprawę, jak ciężko musi być, jeżeli instytucje, które były budowane na niezależności, niezawisłości, zostały w taki sposób potraktowane. Mogliby państwo machnąć na to ręką i zająć się prywatnymi sprawami, a macie siłę, determinację do takiej walki. Także czujcie się tutaj mocno przez nas i pewnie przez wielu obywateli wspierani. Chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, żeby to jakoś wybrzmiało tutaj, mianowicie takim pierwotnym grzechem tego wszystkiego, co się dzieje, jest upartyjnienie państwa. Jeżeli nie działają struktury państwowe, instytucje państwowe, jeżeli zaburzone są normalne relacje, tylko pojawia się, jak tutaj ujął to kolega Sławomir Neumann, grupa kolegów z jednej partii i oni przenikają prokuraturę, służby, stają się decydentami, zakłócona jest kompletnie normalna relacja między ministrami, szefami służb, funkcjonariuszami, prokuratorami. Zostało to wsparte jeszcze tymi zmianami w przepisach, które dają wgląd do materiałów operacyjnych. Mi jako ministrowi nie przyszłoby do głowy, żeby prosić, oczekiwać od szefów służb jakichkolwiek materiałów operacyjnych. Współpracowaliśmy nie na zasadzie jakiejś partyjno-koleżeńskiej, tylko mając świadomość, jakie są nasze zadania, jakie są nasze odpowiedzialności. Więc na pewno mnóstwo instytucji będzie wymagało takiego odpartyjnienia, bo mamy premiera, który w gruncie rzeczy nie jest premierem,
bo ja jestem w stanie uwierzyć w to, że on nie wie w ogóle o Pegasusie, że przecież ważniejsi w hierarchii są od niego panowie Ziobro, Kamiński czy inni i mogli mu o tym, albo tak samo pani Szydło, tak samo mogli o tym nie powiedzieć i po prostu raportować to do przez długi czas nieformalnego przywódcy, dziś do wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. I ostatnia uwaga, ten wątek tutaj się pojawił, mianowicie braku dostatecznych narzędzi do kontroli inwigilacji. Od lat ta dyskusja się toczy. Były projekty ustaw, były rozmaite idee w tym obszarze. Dość dojrzała idea kilka lat temu, pod koniec naszych rządów. Niestety to nie zyskało żadnego już potem biegu, było za blisko do wyborów. Takiego nowego zupełnie organu, który by to kontrolował, cały ten obszar. I był w stanie, nawiązując do tego, o czym tutaj mówił pan sędzia, no w sposób taki bardzo profesjonalny i oprzyrządowany wyrażać takie zgody i kontrolować to, co robią służby w tym obszarze. To jest tym bardziej jaskrawa potrzeba, bo nawet taki organ, który jest dzisiaj w prawie jakoś tam do tego desygnowany, mam na myśli Komisję do Spraw Służb Specjalnych, no stał się takim fikcyjnym bytem, bo wcześniej była zasada, że przedstawiciel opozycji jest szefem tej komisji, szefowie służb przedstawiali tam różne informacje, dzisiaj z tego, co słyszymy, z tego, co wiemy, mamy tam jednego przedstawiciela jako Klub Koalicji Obywatelskiej i opozycja też ma kilku, no to takiego czegoś w ogóle nie ma. Więc wydaje się, że nazwa naszego zespołu jest do spraw naprawy Rzeczpospolitej, to elementem tej naprawy powinien być postulat powołania, może nawet nie czekając na wybory, bo pewne rzeczy trzeba by mocno może powiedzieć teraz i szok opinii publicznej związany z aferą Pegasusa, jestem przekonany, że to będzie bardzo wszystko rosło, że to jest sprawa fundamentalna, poważna i znamy wiele krajów, gdzie tego typu afery, czy nawet mniejszego kalibru afery, zmiatały rządy i partie polityczne, które sięgały do takich brudnych metod, to naszym zadaniem jest pokazanie, w jaki sposób na przyszłość czy na zawsze należy zapobiec tego rodzaju praktyce. I myślę, że taka dyskusja, bo w tej szerokiej dyskusji, która się toczy przez ostatnie lata i rzecznik Bodnar zabierał głos, różne osoby, no, czy dojrzała do tego punktu, żeby taki postulat formułować. Być może z tym oczekiwaniem, które ma posłanka Gabriela Lenartowicz, żeby można się było też dowiedzieć o pewnych rzeczach wstecz. Tu oczywiście to jest sprawa jakoś tam dyskusyjna, natomiast generalnie musimy bardzo wzmocnić pozycję obywatela w tym wszystkim, bo proszę państwa, tu mówimy dziś o inwigilacji trzech osób, pani prokurator, pana mecenasa i pana senatora. To są osoby, które no, mają taki potencjał publiczny do obrony samych siebie, do sięgnięcia po chociażby do opinii publicznej, tak jak to obserwujemy. Natomiast są miliony ludzi, którzy takich możliwości nie mają, są bezradni wobec machiny państwowej, która dość tutaj bezwzględnie może ich w takim przypadku traktować i takie dane wykorzystywać. I to nie dotyczy tylko już Pegasusa, ale właśnie tych pięciodniowych podsłuchów. To pan sędzia o tym mówił, tak? Znaczy, że niektóre rzeczy zostają i mogą być do czegoś wykorzystane. Jeśli mamy służby dziś poza kontrolą tak naprawdę, bo ta kontrola partii, myślę, też jest dość umiarkowana, no to jak ktoś jest bez kontroli, to przekracza jedną granicę, potem piątą, potem dziesiątą, potem się uzależnia. Więc mocno rekomenduję, mówił o tym też kolega Lasek, żeby wśród jakichś wniosków naszego zespołu w kontekście przyszłych prac, myślę, że przewodniczący Bosacki też będzie starał się tak szeroko te prace prowadzić, żeby budować pewien zestaw rekomendacji, ale żeby koniecznie się pojawił postulat stworzenia takiego organu. Ja mówię to, nie chcę, żeby ktoś myślał, że to jakiś jest mój pomysł, bo nie, bo od lat ta idea funkcjonuje i ona ma takie rozważania w sobie, czy to sędziowie powinni być, czy kto w ogóle powinien w takim czymś zasiadać, ale żeby to bardzo mocno w kontekście Pegasusa i tego całego zamieszania powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Ziętarski, pani poseł Gasiuk. I oddam głos naszym króciutko, gościom. Bo właściwie wątki, o których chciałem mówić przed chwilą, padły z ust mojego szanownego przedmówcy. Dlatego też ja chciałem także wyrazić wielkie podziękowanie, bo państwo prokuratorzy, ale także państwo sędziowie dajecie przykład, dajecie przekonanie dla społeczeństwa, że prokurator to jest prawdziwy strażnik praworządności, który z istoty swojej ma przygotować i akt oskarżenia przeciwko przestępcom, ale być bezstronnym, przede wszystkim uznawać równość wszystkich wobec prawa. I to, tą nadzieję państwo dajecie i sędziowie ze stowarzyszeń dają ten przykład, często płacąc oczywiście, tak jak i prokuratorzy, bardzo wysoką cenę. Nie tylko, że tak powiem, uniemożliwieniem uzyskania awansów, ale wręcz bezprzykładnymi, nawet w stosunku do, a pamiętam to, do czasu, z czasów komuny, degradacjami. Takich degradacji w tamtych czasach nie było, a pamiętam to doskonale. Przenosiło się prokuratora na przykład do spraw cywilnych w prokuraturze wojewódzkiej. Natomiast tego rodzaju szykan nie pamiętam, a broniłem w czasach stanu wojennego i pamiętam doskonale. Chciałem też jakby, tutaj też ten wątek podniósł pan przewodniczący Neumann, bo z punktu widzenia obrońcy myślę, że i na pewno by się wypowiedzieli państwo prokuratorzy, którzy z istoty przecież stają bym powiedział, w ustawowym konflikcie z interesem obrońcy czy oskarżonego. Jest zasada przecież kontradyktoryjności, ale nie wyobrażam sobie, żeby uczciwy prokurator, a z takimi tutaj przecież mamy do czynienia nie tylko w dniu dzisiejszym, ale na szczęście wielu jest takich prokuratorów. Nie wyobrażam sobie, żeby konstruowali akt oskarżenia w oparciu o materiały, które zostały uzyskane przy łamaniu podstawowej konstytucyjnej zasady, jaką jest zasada prawo do obrony, a wynikająca z tego tajemnica obrończa. No bo łamanie tajemnicy obrończej jeszcze w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z adwokatem, który udziela pomocy prawnej osobom w konflikcie z najwyższymi przedstawicielami władzy państwowej, bo tu mamy do czynienia z taką sytuacją, no budzi wielkie, wielkie emocje i ocena w moim przekonaniu zarówno środowiska prawniczego ogólnie, które przecież każde ma swoje interesy, jest jednoznaczne. Dziękuję bardzo. Jeszcze jest pani poseł, pan poseł Szywiński, pan senator, jeszcze nasi goście muszą odpowiedzieć, więc jeśli można tak, to ja konkretne pytania. Bardzo krótko chciałabym się odnieść do samego faktu przekazywania dalej tak nielegalnie pozyskanych informacji, bo do tego się sprowadza jakby dramat tej sytuacji. Informacje, które były pozyskiwane od senatora Krzysztofa Brejzy, który w momencie, kiedy był inwigilowany, był szefem sztabu opozycji, były następnie przekazywane innym podmiotom. Wszystko wskazuje na to, że były przekazane telewizji publicznej, następnie były zmanipulowane, spreparowane i służyły do
toczącej się tam przez całe miesiące oszczerczej kampanii w stosunku do pana senatora Krzysztofa Brejzy. Więc jest pytanie o legalność przekazywania takich nielegalnie pozyskanych informacji, a nawet legalnie pozyskanych informacji w toku działalności operacyjnej dalej. Jak rozumiem, ta inwigilacja pani prokurator Ewy Wrzosek miała związek właśnie ze śledztwem w sprawie organizacji tak zwanych wyborów kopertowych. I czy te informacje, które były uzyskiwane przy pomocy Pegasusa, były przekazywane organizatorom tych wyborów, czy były przekazywane Mateuszowi Morawieckiemu, Michałowi Dworczykowi, Jackowi Sasinowi, Mariuszowi Kamińskiemu? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Warto podkreślać też całą tą koincydencję faktów. W listopadzie Izrael podejmuje decyzję o tym, żeby zaprzestać udostępniania oprogramowania Pegasus Polsce. Zatem służby izraelskie mają już wiedzę na temat nielegalności wykorzystywania tego oprogramowania, że jest ono wykorzystywane wobec osób, wobec których nie toczą się żadne postępowania. Obce państwo ma informacje na temat ściśle tajnych materiałów wynikających z inwigilacji polskich obywateli. Jak to się dzieje, że trzeciemu państwu są udostępniane tak wrażliwe dane? To się po prostu nie mieści w głowie, w tym informacje dotyczące polityków. Jakim cudem były udostępniane Izraelowi tak wrażliwe dane? Były podsłuchiwani Polacy bez żadnej właściwie podstawy prawnej i to musi zostać wyjaśnione, zwłaszcza, że za taką sprzedaż tajemnic państwa polskiego no jest z tym związana odpowiedzialność karna i dotyczy ona najważniejszych osób w państwie. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan poseł Szewiński. Ja mogę się wtrącić. Ja bardzo proszę o krótkie pytanie, dlatego że za chwilę część osób stąd musi się przemieścić na komisję. W związku z tym będzie nam się trudniej rozmawiać. Szanowni Państwa, czas króciutko. Konkludując, chciałbym tutaj stwierdzić, iż pochylamy się nad bombą atomową. To jest największa afera w dzisiejszych czasach, od czasów Watergate. Sprawa wielowątkowa, bo występują bardzo mocne przesłanki skłaniające nas do sformułowania tezy, iż mogła być popełniona zbrodnia szpiegostwa, ale również, tak jak mówi profesor Strzembosz, atak na prokuratora niezależnego, atak na pogwałcenie tajemnicy adwokackiej mecenasa Giertycha, który reprezentował również i premiera Tuska, czy też atak na nielegalna inwigilacja szefa kampanii wyborczej, to ta sytuacja mogła doprowadzić do tego, iż w sposób nieuprawniony i nielegalny obecna władza wygrała te wybory. Dlatego jestem przekonany, iż będzie odpowiedni moment, odpowiedni czas, kiedy osoby, które są za to odpowiedzialne, będą ukarane w sposób sprawiedliwy. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten ważny apel. Panie senatorze, prosił pan jeszcze o głos i bardzo króciutko, szanowni państwo, Komisja Senacka, zgodnie z uchwałą Senatu powołującą naszą komisję, ma trzy zadania. Wyjaśnienie, co się stało, jaki wpływ to, co się stało, miało na wynik wyborów, zwłaszcza w 2019 roku. Jeśli oczywiście będą kolejne dane, to też w 2018 czy 2020. I po trzecie, wypracowanie prawnych, nowych regulacji kontroli nad służbami specjalnymi. Więc też w tym aspekcie bardzo Państwa proszę o współpracę. Dziękuję bardzo. To w takim razie nasi goście to pani prokurator Wrzosek, bardzo proszę. To ja może tak króciutko, mając świadomość ograniczeń czasowych. Odnosząc się do pytania pana posła Neumanna, sytuacja związana z nadużyciami w służbach specjalnych, głównie w aspekcie używania oprogramowania Pegasus, nabycia, używania i udostępniania tych danych poza granice państwa, ona oczywiście podlega ocenie prawnokarnej. Są stosowne przepisy w tym zakresie, przy czym zwrócę może uwagę, że nie tylko bezpośredni wykonawcy, a więc jeżeli chodzi tutaj o przekraczanie uprawnień i niedopełnienie
niewypełnianie obowiązków ze strony funkcjonariuszy publicznych, to mamy do czynienia z bardzo szerokim aspektem osób, których odpowiedzialność karna będzie dotyczyła, bo nie chodzi tu tylko o bezpośrednich wykonawców, ale również o osoby kierujące, polecające, osoby podżegające do tego rodzaju działań, czy też udzielające pomocy, czy działające wspólnie i w porozumieniu. A więc zakres tego rodzaju działań, które mogą podlegać ocenie prawnokarnej, dotyczy całego szeregu osób, które aktualnie mają, nie tylko kierują w sposób formalny, ale mają wpływ na sytuację panującą chociażby w służbach specjalnych. Natomiast jeśli chodzi o ujawnianie tego rodzaju informacji, ponieważ program jest pochodzenia zagranicznego, w dyspozycji służb Izraela, są stosowne przepisy, które mówią o tym, że kto bierze udział w obcym wywiadzie, bądź chociażby działa na jego rzecz, udzielając temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczpospolitej Polskiej, bądź gromadzi lub przechowuje w celu udzielenia takiemu wywiadowi wiadomości, wchodzi na przykład do systemu informatycznego, czy też zgłasza nawet samą gotowość do działań tego rodzaju, to również podlega ocenie prawnokarnej. Oczywiście bardzo istotny w tym aspekcie jest zamiar osoby dokonującej tego rodzaju działań, ale chodzi tu nie tylko o zamiar bezpośredni, ale również zamiar ewentualny, czyli ktoś godzi się na tego rodzaju sytuację, że informacje, w posiadanie których wchodzi przy użyciu programu należącego do służb obcych, mogą być wykorzystane również poza granicami naszego państwa. I odnosząc się tutaj do jednej krótkiej kwestii kontroli nad działaniami służb specjalnych, jeśli chodzi o możliwość uzyskania przez osobę inwigilowaną informacji co do tego, że była w ogóle obiektem takiej kontroli operacyjnej, oczywiście w naszym prawie karnym, i tu pan sędzia pewnie to rozwinie, nie ma takiej możliwości prawnej, natomiast w szeregu krajów europejskich takie rozwiązania są. Wiem, że na pewno w systemie prawnym niemieckim są przepisy, które umożliwiają osobie, która była, bądź podejrzewa, że była obiektem kontroli operacyjnej, inwigilacji, po upływie określonego okresu może się ona zwrócić do służb specjalnych i uzyska stosowną informację. Jest to okres 8, bodajże 30 miesięcy, informacje, z której będzie wynikało, czy była przedmiotem tego rodzaju kontroli. I jest to bardzo istotne prawo każdego obywatela, bo w naszym systemie prawnym, tak jak tutaj zostało powiedziane, często nie będziemy nawet wiedzieć, że byliśmy przedmiotem takiej kontroli. Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Panie sędzio, oczywiście, bardzo proszę. No tak, to odpowiada do pani prokurator, że tak naprawdę możemy się dowiedzieć, że byliśmy przed podmiotem inwigilacji, no tylko wtedy, jak się na status zmieni, na status oskarżonego i te dowody zostaną przedstawione, wejdą w fazę procesową, więc wtedy nie będziemy wiedzieć. Tutaj pani posłanka pytała, no, czy to da niewłaściwe uzasadnienie. Oczywiście, no sąd ma tu swobodę decyzyjną, jak uzna, że uzasadnienie jest nieprzekonujące, to może oczywiście, że odmówić. Co do tej kontroli instancyjnej, no to modelowa kontrola sądowa nie tylko w zakresie kontroli operacyjnej, ale w ogóle postępowania karnego sądowego powinna być taka, że w tej drugiej instancji są ludzie, sędziowie bardziej doświadczeni od tych nawet z pierwszej instancji. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, że w Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Warszawie 1/3 osób to są osoby wadliwie powołane albo takie, które zawdzięczają swoją karierę obecnemu ministrowi sprawiedliwości. No tam orzeka pan Schab, pan Radzik, którzy to oni tu będą kontrolować ewentualnie na przykład odmowy. Proszę państwa, tu jeszcze tak, bo padały też tu takie słowa o tym niezależnym organie kontrolnym. Ja bym chciał zwrócić uwagę, bo miałem też przyjemność uczestniczyć w tym przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, profesorze Bodnarze, działał zespół ekspertów, który wypracował pewną propozycję modelu, to był tak zwany raport osiodłać, no nie Pegasusa, Pegaza, tak to się nazywało, ale tam była mowa między innymi właśnie o tym niezależnym organie kontrolnym, kolegialnym, który był wybierany przez parlament kwalifikowaną większością z pełnym dostępem do informacji niejawnych w zakresie działalności operacyjnej. I tam też była propozycja tego rozwiązania, o którym tu mówimy, żeby jednak można było uzyskać taką informację, ewentualnie z tym zastrzeżeniem, żeby czasem sąd na uzasadniony wniosek służby mógł odroczyć to, bo możemy sobie wyobrazić, że mamy osobę karaną, powiązaną z przestępczością zorganizowaną i przez te podczas jakiejś kontroli nie udało się zgromadzić tych dowodów, ale może lepiej, żeby ten członek grupy przestępczej to nie wiedział, że go właśnie policja podsłuchuje, bo no to jest niebezpieczne dla porządku publicznego, żeby sąd mógł odroczyć taki obowiązek, ale generalnie on powinien być wprowadzony do porządku prawnego, bo czegoś takiego po prostu nie mamy. Aha, jeszcze jedno, dwa słowa. Pan Wojtunik mówił o tym biegu zamkniętym, więc ja powiem tak, no nie mogę jako sędzia mówić, czy ktoś może odpowiadać karnie za coś, ale logika całego naszego systemu prawnego jest to obieg zamknięty krajowy.
czy informacje niejawne uzyskane z kontroli operacyjnej są, posiada to polska służba specjalna czy polska policja, posiada to polska prokuratura i ma z tym do czynienia polski sąd. Prawo nie przewiduje udziału jakichkolwiek podmiotów instytucjonalnych, czy to komercyjnych, czy publicznych, zagranicznych. No nie ma takiej podstawy prawnej. No też nie. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z naszych gości? Pani prokurator, Wrzosek, bardzo proszę. Czy ja mogę jeszcze... To ja może tylko podsumuję jednym zdaniem. Najpierw pani prokurator. Jednym kończącym zdaniem tutaj, pani jeśli chodzi o nasze stanowisko. Proszę państwa, tą całą naszą dyskusję nałożyć należy na bardzo istotny aspekt. Od wielu lat spada przestępczość w Polsce, a rośnie liczba kontroli operacyjnych. To się po prostu kupy nie trzyma. To bardzo słuszna i ważna uwaga. Panie ministrze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, postaram się bardzo, bardzo króciutko. Parę pytań padło. Trzymam za słowo. Fachowo odpowiem. Kontrola operacyjna nie wiąże się z postępowaniem przygotowawczym. To jest z reguły działanie przedprocesowe, ona skutkuje wszczęciem postępowania przygotowawczego. Po drugie, apelowałbym, żebyśmy przy okazji rozmowy o patologiach obecnych nie wylali dziecka z kąpielą, bo Pegasus to jest, żebyśmy nie pozbawili jednak narzędzi do zwalczania prawdziwych przestępców, terrorystów, szpiegów, bandytów. No, patologią jest to, że Pegasus jest narzędziem właśnie dla szpiegów, terrorystów, bandytów, a nie krytyków władzy i polityków. System nadzoru dzisiaj istnieje na papierze i tak jak i zakłada, że szef służby, szef CBA jest niezależny politycznie, że nadzoruje go merytorycznie niezależny nadzorca służb, przewiduje funkcjonowanie Komisji Służb Specjalnych, krytycznego prokuratora generalnego, który powinien oceniać i być filtrem legalności działań i wreszcie później prokurator ocenia wszczęcie postępowania przygotowawcze taki materiał, czy wreszcie niezależnego sądu. Te wszystkie bezpieczniki są dzisiaj wyłączone i mówiłem o układzie zamkniętym informacji, ale mamy bardziej układ funkcjonowania tych wszystkich instytucji nadzorczych. No i proszę sobie wyobrazić, że prokurator generalny Ziobro odmawia zastosowania Pegasusa w sytuacji, kiedy dał na niego pieniądze. I na koniec najważniejszy jest czynnik ludzki. Wszystko zależy od ludzi. Instytucja jest taka, jak jej szef. Instytucje niezależne działają w interesie państwa, a nie partii politycznej. Instytucje upolitycznione realizują agendę polityczną partii i stąd nasz słuszny brak zaufania. Jeszcze mówiąc o wylewaniu dziecka z kąpielą, byłbym bardzo też ostrożny w ograniczaniu kompetencji. Nie każdy żołnierz, który nosi karabin snajperski, jest zabójcą, ale nie powinno się dawać karabinów snajperskich skazanym, ułaskawionym, którzy wychodzą z zakładów karnych. I myśmy sobie sami trochę zgotowali ten los, bo patologie przeszłości nie zostały ukarane, a były wypromowane, bo i prokurator Ziobro, i ministrowie Kamiński, Wąsik byli pod zarzutami, byli podejrzewani o łamanie prawa w przeszłości. I nie tylko sprawa gruntowa jest przykładem patologii. W kilku sprawach również parlament nie zgodził się na ściganie karne poszczególnych osób. I co do informowania osób o kontroli operacyjnej, są dwa tryby. Jest kontrola operacyjna i kontrola prokuratorska. Również prokurator może stosować. W tej drugiej zawsze się informuje osobę. Natomiast no, też nie zapomnijmy, że mam nadzieję, że kiedyś służby będą zajmowały się tylko przestępcami, bandytami, szpiegami. Trudno wyobrazić sobie, aby liderów grup przestępczych czy szpiegów, pracowników obcych wywiadów trzeba było informować o tym, że w ogóle państwo wie o tym, że prowadzą działalność przestępczą i myślę, że czeka nas naprawa i stworzenie prawdziwego systemu check and balance, gwarantującego przede wszystkim prywatność i ochronę praworządności obywatelskich. Często porównujemy pracę operacyjną, kontrolę do bardzo skomplikowanych operacji. Jako pacjent w szpitalu chciałbym wiedzieć, że będę operowany przez fachowca, że nie będzie robił mi zdjęć w trakcie, nie będzie się podniecał wyglądem mojego ciała, w szczególności nie dokona żadnych czynności niegodnych, nierządnych na moim ciele i że zdjęcia z operacji nie będą fruwały w sieci. I że wszystko, dobrze, co prywatne na co dziękujemy na bardzo. Jak to działa, no od razu na wyobraźnię, tak. Wszyscy wiemy. Proszę państwa, będziemy kończyć. Potraktujmy tę wypowiedź pana Pawła Wojtunika jako podsumowanie. Jeszcze pani prokurator, proszę.
Taka krótka tylko uwaga do tego, co mówiła Ewa, że należałoby może się zastanowić, ile wniosków wpływa i ile z tych wniosków kończy się pozytywnie. Wtedy, kiedy ja miałam do czynienia z kontrolą operacyjną, to można powiedzieć, że na 1000 wniosków może między 10 a 30% to była ta ilość, która kończyła się jakby założonym celem. I tylko jeszcze jedna uwaga, jeśli chodzi o wypowiedź pana Wojtunika, że ta kontrola, którą wdraża prokurator, to kontrola procesowa. Dziękuję bardzo. Ja dołączam się tutaj do podziękowań oraz do wielkiego wyrazu szacunku dla wszystkich Państwa, którzy dzisiaj z nami byli. Pomyślałam sobie, że z punktu widzenia obywatela ważne tutaj są dwie informacje. Po pierwsze, ten mechanizm, jak rozumiem, tak jak mówił pan sędzia, jest tak ustawiony, że sędziemu łatwiej wydać zgodę niż jej nie wydać, bo wydanie zgody jest proste, a przeciwstawienie się jej wymaga pewnej procedury. A później, jeżeli ktoś pada ofiarą takiego postępowania, podsłuchu, to tak naprawdę nigdy nie będzie miał pewności, czy materiały w przypadku, kiedy się okaże niewinny, będą do końca zniszczone. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo. Przekazujemy pałeczkę Komisji Nadzwyczajnej i senatorowi Marcinowi Bosackiemu. Trzymamy kciuki. Myślę, że o tych wszystkich sprawach, łącznie z rozwiązaniami wypracowanymi na przyszłość, to będzie właśnie to miejsce, w którym Państwo się będziecie im zajmować. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję naszym gościom.